Czemu takie nerwy musimy tutaj zawsze przeżywać w tej kabinie? No dobrze, jest decider i teraz... No oby teraz zebrali całą swoją siłę Polacy. I Białecki, i Ratajski, rzucili wszystko, co mają na tego ostatniego lega, bo teraz już nie ma co kalkulować. Absolutnie, ale wiadomość taka, że Krzysztof Ratajski w końcu rzucał double 16, to jest jego ulubiona podwójna. Do tej pory zostawiał się na topie, a teraz 140 na otwarcie. To są właśnie te momenty, w których liderzy muszą zrobić krok do przodu. A jeszcze powiedzieć, że wszedł delikatnie do głowy Van Dongena tą 140, ale Amerykanin szybko się poprawił. Ostatecznie 122 punkty i teraz to Białecki musi unieść presję. No z tej pierwszej czwórki na razie najsłabsza wizyta. Jeszcze można oczywiście liczyć. Tutaj oczywiście Bagisz musi pudłować i jest ten sektor. Jest 60 punktów, nie aż tak dużo. Ale teraz potrzebujemy od Ratajskiego przynajmniej tych dwóch potrójnych. No dobrze, chociaż jedną, panie Krzysztofie. No dobrze, jest 97. To absolutne minimum, które musieliśmy teraz rzucić. Ale troszkę ten lek tak się układa, że będziemy chyba musieli liczyć znowu na błędy Amerykanów. Na jakąś jedną słabszą kolejkę albo potem błędy na podwójnych. Na razie łeb w łeb, ale my musimy być krok przed Amerykanami. To my chcemy przełamać. Van Dongen ustawia Bagisza na 160. Tak, jeszcze raz! Tak! To był ten moment! Ustawione podwójne 20 jest i Maciej Korbiński celebrujący. On wiedział. Wygląda, który wiedział, że to się stanie teraz. Ale popatrz, ale nie. Popatrz, nie, to niemożliwe. O Jezu! Bagisz to potrafi robić, on zrobił to, mówiliśmy o tym 170 z Luisem. Teraz tylko skrył twarz w dłoniach Bagisz. Wszystko w rękach Krzysztofa Ratajskiego, lotki meczowe i gramy! Mamy to, jesteśmy w drugiej rundzie, ale... W bólach, gramy dalej, gramy, wygrywamy spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi 5-4, ale co to były za nerwy, co to był za roller coaster?